Dzień dobry, dzień dobry. Co ty tutaj robisz? Jestem w niewoli. Po co? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Zostałem złapany, nawet nie wiem, jak zareagować. Zostałeś schwytany? Zostałem schwytany. Zgubiłem się między pozycjami. Doznałem wstrząsu mózgu i zgubiłem się. Przedstaw się. Solostin Siergiej Siergiejowicz. Powiedz swoją datę urodzenia. 24 kwietnia 91. Rok 91. Ile masz lat? 31. Miasto urodzenia. Wieś Faszewka, rejon antracitowski, obwód ługański. Faktycznie mieszkała w Alczewsku. Podaj stopień i stanowisko wojskowe. Tytuł. Zwykły. Baker. Pluton wsparcia. Pułk 204, Piąty Batalion. Czy dobrowolnie wyrażasz zgodę na nagrywanie i publikację tej rozmowy? Co to znaczy? Wyjaśnię: Teraz porozmawiamy z Tobą, jeśli chcesz, ale jeśli nie chcesz, to nie będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać. Wyrażam zgodę. Możesz zrezygnować. Nie wyrażaj zgody. A wtedy cała nasza rozmowa nie zostanie nigdzie opublikowana. Wyrażam zgodę. Zastanów się, czy potrzebujesz widoczności, rozgłosu i dowodu, że żyjesz. Oczywiście, że jest to konieczne, aby bliscy ludzie przynajmniej wiedzieli, że żyje, inaczej skąd będą wiedzieć, co ci to da? Spokój ducha, bo moja rodzina wie, że przynajmniej żyje. Dobra, zobaczmy, co jeszcze możesz dostać. Może ktoś mnie zauważy i pomoże w wymianie? O, już zaczynasz logicznie myśleć. I dlaczego go potrzebujemy? Ty? Tak. Nie wiem tego. Co myślisz? Pomoc dla jeńców wojennych brzmi trochę głupio, nie? Tak, głupi. Jacy jeńcy wojenni. Dlaczego mam ci pomóc? Nie wiem, dlaczego go potrzebujesz? Pomyślmy. Aby wymienić waszych chłopaków na naszych. To jest ostateczny cel. Ostatecznym celem całej tej działalności jest wymiana, zgadza się. Ale w jaki sposób ten film z tobą pomoże nam dokonać wymiany? W jaki sposób ten wywiad pomoże naszemu wojsku dokonać wymiany jeńców wojennych? Może zostanę zauważony przez kogoś z mojego menedżmentu i pomoże w wymianie. Tak, jakieś inne pomysły? Trudno mi odpowiedzieć. Bo może masz wpływowych krewnych, którzy zaczną do kogoś dzwonić? Powiedzą, że musisz pilnie wymienić. Masz wpływowych krewnych? Nie, wszyscy są zwyczajni, rodzice to emerci, żona jest na ulopie macierzyńskim. Co się stało w czternastym roku? Dokonała się rewolucja. Co się stało? Nie brałem w tym udziału. Po prostu stałem z boku, patrzyłem, ukończyłem instytut. Zostałem trochę w domu, próbowałem znaleźć pracę w swoim zawodzie, ale cała branża stanęła. Mój brat był wtedy w Moskwie i zaprosił mnie do pracy na budowie jako elektryk. Pracowałem tam jako elektryk do osiemnastego roku życia. Więc zacznij od 24 lutego. Obudziłem się 24 lutego. Wszystko w porządku. Wszystko w porządku. O 11 rano zadzwonił brygadzista i powiedział Siergiej, dziś nie idziesz na nocną zmianę, tylko na komisję poborową. Tak. Zapytałem, co mnie tam czeka. Powiedział To dobrze. Dwa tygodnie na poligonie. Możesz odpocząć od rodziny i zarobić. A jeśli odmówisz, grozi to od trzech lat odpowiedzialności karnej i oczywiście zwolnimy cię z pracy. Tak, praca jest ciężka. Niemożliwe. Tak. Poszedłem do biura rekrutacji i tam wszystko widziałem. Weszliśmy do środka i nie wypuścili nas. Nie zostałeś zwolniony? Tak było. Wchodziło i nie wychodziło. I to wszystko. Jak wszedłeś do środka, to już nie wrócisz. Tam stoją ludzie z karabinami maszynowymi. Co stało się potem? Rozwiązanie przez podziały. Czekałem, aż wywołano moje nazwisko, po czym zaprowadzono mnie na drugą stronę wojskowego biura meldunkowego i werbunkowego. I zostaliśmy tam na około jeden dzień. Po prostu zebrała się tam bardzo duża liczba ludzi, po prostu bardzo duża liczba. Kogo nie było, zbierali ludzi z wielu regionów obwodu Ługańskiego, byli ludzie zarówno z Krasnodonu, jak i ze Swierdłowska. Dużo ludzi z miast Bryjańsk, Kirowsk, Perwomajsk, Perewalsk, Zorińsk. Co masz na myśli mówiąc, że minął dzień. Po prostu staliśmy przez jeden dzień i czekaliśmy, aż zostanie wywołane nasze nazwisko. Jak rozumiem, formowali nas tam oddziałami, batalionami, pułkami. Tak, po rozwiązaniu zabrano nas do ambulatorium walczewsku. Było nas mniej. Byłeś tam leczony? Nie, to było raczej coś w stylu takiego miejscowego. Po prostu budynek. Witam. Czy jest możliwość skontaktowania się z nim lub uzyskania chociaż kilku informacji? Będę bardzo wdzięczny. Tak, teraz możesz. Porozmawiaj z nim. Daj spokój, jest 14 marca. 13 marca wyjeżdżamy z wałujek do Izyum. W ogóle nie wiedzieliśmy, dokąd idziemy i co robimy, nikt nas nie informował, nic nam nie mówili, w ogóle panowała śmiertelna cisza, na początku przed Izym była wieź Glińskoje. Jakieś farmy, coś niezrozumiałego. Zostaliśmy tam około trzech dni, po czym firmy zaczęły wyjeżdżać. Cóż, jesteśmy z dowódcami, jak konwój, ostatni. Logistyka. Tak, oni też pojechali do Izyum. 16 marca wjechaliśmy do Izyum. Tam zaczynała się codzienna praca, gotowanie posiłku, karmienie żołnierzy, rozcieńczanie jedzenia dla wojska na punktach kontrolnych. Jak przebiegała ewakuacja? Ewakuacja odbyła się jakoś, wiadomo, niezrozumiale. nieprzygotowane i nieoczekiwany. Powiedzieli nam, to już, przykujcie się. Szybko, potem ustawili kolumnę i w środku nocy wszyscy poszliśmy. Nie tylko my, Rosjanie też poszli, poszli też inne nasze pułki, czyli 202 pułk, poszły też inne bataliony. Poszliśmy wszyscy, myśląc, że wrócimy do domu i że już nie będą nas zmuszać do walki. Nie powiedzieli ci, co się dzieje? Powiedzieli, że jesteśmy otoczeni. A więc ewakuacja. Czy byli ranni i zabici? Tak. Przed ewakuacją? Tak. Dużo, dużo, ale nie jestem pewien. I nie musisz. Pięcioro ludzi? Prawdopodobnie więcej. W to miejsce trafiły pociski Himars. Jednej nocy zginęło czterech, a około siedemnastu zostało rannych. To tam mieszkałeś. Tak. Czy strzelano do ciebie? Kiedyś było dużo trafień Himars. Himars uderzył. Wszyscy tak mówili, dyrekcja też. Czy byłeś ranny? Doszło do lekkiej kontuzji, ale nie było poważnych. Po sformowaniu, 20 września wyjechaliśmy do łokutówki około 60 osób to wszystko reszta albo uciekła, albo coś innego to znaczy uciekli, wyjeżdżając bez pozwolenia cóż. Ludzie po prostu zniknęli. Czy oni uciekli? Biegli, tak. Dużo. Dużo. Ile? Myślę, że ponad 100. Wof. To dużo. Czy trzeci uciekł z batalionu? Tak, prawdopodobnie tak. Jeśli zabierzemy rannych i zabitych, 25 września zostało nas około 60 osób. Czy z utworzonego batalionu zostało już tylko 60 ludzi? Tak. I reszta? Reszta albo uciekła, albo została przeniesiona, albo wyjechała do Rosji, albo do szpitala, albo się ukrywa. Każdy ma inne powody. Miałeś dobrą motywację do walki. Wcale nie było. Dlaczego? Bo doskonale wiedzieli, że będzie można mnie znaleźć przez przedsiębiorstwa. Nie mogę jechać do Rosji, mam córeczkę i dziecko. Byłem przywiązany do rośliny. Mam stałe doświadczenie zawodowe. Jest mi potrzebne do późniejszej emerytury. Czy teraz rozumiesz, co mówisz? Prawda. Rozumiem, że to prawda. Ty. Czy walczyłeś, aby twoje doświadczenie nie zostało przerwane? Walczyłem, bo powiedzieli nam 90 dni i wypuszczą cię. Potem 158 dni i wypuszczą cię. Potem coś innego i tak w kółko. Po raz kolejny fakt, że zostałeś oszukany, jest znany i zrozumiały. Po raz kolejny walczyłeś, mogłeś zginąć i zostałeś schwytany. A twoim motywem nic nie robienia było to, że zostałbyś wyrzucony z pracy i twój staż pracy zostałby zerwany. No tak. To brzmi głupio. Jeśli zostałeś zabity, to po co ci to doświadczenie? Zupełnie nie. Straszyli nas też dezercją. Dezercja odbija się na rodzinie, dzieci nie będą brane do przedszkola, do szkoły też, tak nam mówiono. Zostaniesz zabity. Co powie żona? Co twoja żona powie twojemu dziecku, córce, polinie, tak? Tak. Co wtedy powie? Spróbujmy to rozgreść zabite na wojnie zabite na wojnie Po co? Nie rozumiem dlaczego? Dlaczego to zaczynasz? Dlaczego ten budynek zbu został szturmowany? Dlaczego konieczne było chwycenie za broń w czternastym roku? Jakie to ma znaczenie, co chcieli zmienić? Zostalibyśmy na Ukrainie i co z tego? Nikt by nas nie zmuszał do mówienia po ukraińsku. Tak, zawsze przygotowaliśmy dokumentację w języku ukraińskim. W czym problem? Czy miałeś problem językowy? z Ukraińcem? Nie, nigdy. Możesz im powiedzieć, że będą bronić języka rosyjskiego i ty też. Nie wiem, dlaczego to wszystko się stało. Ale powiedz mi, czy były jakieś problemy z naruszeniem języka rosyjskiego? Powiem wam, że do 14 roku całą dokumentację wypełniałem po ukraińsku, a porozumiewaliśmy się po rosyjsku. I nie było żadnych problemów. Czy byłeś zmuszony? Pojechałem do Zaporoża na praktyki, rozmawialiśmy po rosyjsku. Nikt nie patrzył na nas z dezaprobatą. Mów co chcesz. Nie było czegoś takiego. Skąd jesteś? Z Donbasu, z Jewa i Sałczewska. Z miejscowymi rozmawiali po rosyjsku, dobrze się dogadywali, żadnych problemów. W dwunastym roku pojechałem po raz ostatni. W jakim języku mówią do ciebie w niewoli? Po rosyjsku. Odkąd dostałeś się do niewoli, dużo mówiłeś po ukraińsku. Oni mówili po ukraińsku, a chłopaki po rosyjsku. Nie rozumiesz powodu? Nie rozumiem sensu tego od czternastego roku. Dlaczego? Nie rozumiem, dlaczego ludzie chwycili za broń, dlaczego napad na zbu i tak dalej. Powiedzieć ci, to tylko jakaś sugestia. Powiedzieć ci, jestem zainteresowany, aby usłyszeć, może zobaczymy prawdę, bo twój car. To już czternasty rok. Tak, kto jest twoim carem? Cóż, Putinie. W przeciwieństwie do Rosjan nie boi się mówić. Łatwo to widać, mówi co myśli, bo orkowie z reguły. Będą unikać odpowiedzi, sam znasz to imię. On jest prezydentem, Igor będzie mnie tu skarcił, jeśli będę mówił wulgaryzmy, więc przestanę. Tak, wasz czar chciał dodać sobie terytorium. Nie wiem, chyba? Chyba za mało. Postanowiłem zebrać ziemię na Ukrainie. I dlaczego eksterminuje męską populację Donbasu? To wszystko, więc czym jest eksterminacja? Cóż, używa nas jak mięsa? Weźmy obecną sytuację tutaj. Jak teraz widzimy, doszło do mobilizacji wszelkiego rodzaju ludzi. Każdy, chorzy, świątyńcy, górnicy, nauczyciele, nieważne kto, jedno oko, brak palców u ręki, nadal nadający się do służby wojskowej. Tak. I gdzie? Na rzeź? Tak. Wyjeżdżasz, mówisz, że tam się nie da. Nie, wracaj. Odchodzisz ranny i martwy. Przychodzisz, mówią ci, nie, wracaj i tak w nieskończoność, aż wszyscy tam umrzejmy. Jaki jest sens? Po co? Co na to twoja żona? Co ona powie? Nie wiem. Co ona mówi? Płacze. Co robić? Nie wiemy, co robić. Mówię albo więzienie, albo wymiana. Nie wiem, co robić. Po powrocie chłopaki mówią, że po powrocie wszyscy więźniowie i pacjenci są zabierani z powrotem i odsyłani na swoje stanowiska, na pierwszą linię. Czy tak mówią? Tak jest u nas. Kiedy zapytałem żonę, co z więźniami, a ona mówi: zabierają wszystkich z powrotem. Albo uciec gdzieś, albo się schować. Nie ma sensu wymiana? Nie bardzo wiem, gdzie jest sens. Tu jest ciepło i odżywiono, tak. I nie strzelaj, ogrzej się i nakarm. Tutaj pojawia się pytanie: jakiś impas, co robić? Po prostu nie wiem, co z tym wszystkim zrobić. Wróćmy do Twojej historii. Dokąd wyjechałeś z regionu Charkowa? z obwodu charkowskiego najpierw wywieziono nas do granicy przez Sfatowo i Troickoje do granicy z Rosją aby tam przekazać broń ale nie pozwolono nam nawet przekroczyć granicy Dlaczego nie wiem Nie wpuszczono nas na terytorium Rosji To jest twój dom nie To nie ty zadajesz mi pytanie ale ja nic nie wiem oni wstali i tak powiedzieli Straż graniczna nie pozwoliła. Dużo was było? Było nas dużo. Nasz batalion i inni. Bardzo dużo. Dwieście osób? Czwarty batalion, pierwszy batalion. Było wielu. Przybyłeś. Cała kolumna przyjechała i zatrzymała się na granicy. Potem wszyscy zawrócili i wyszli. Pojechaliśmy przez Krzemień do Łysiczańska. Potem odmówiliśmy pójścia. W Krzemiennej wszyscy wysiedliśmy. Pozostało tylko przywództwo i dowódcy. Kto odmówił? Reszta batalionu. Dlaczego, 80, 86 osób, zostaliśmy w Krzemieninej z bronią i nie pojechaliśmy dalej, do Lisiczańska? Kazano nam zająć stanowisko w Hucie szkła. Nie chcieliśmy, chcieliśmy iść do domu, bo obiecano nam, że przywiozą nas do Ałczewska. Mieszkaliśmy w Krzemieninej. Zatrzymaliśmy się tam na jeden dzień, przybył Ural, a my wróciliśmy do domu na dwóch Uralu. Przekazaliśmy broń. Dali nam przerwę. Trzy, cztery dni. Dotarłeś do domu. Trzy, cztery dni. Cały czas na telefonie. Potem przyjechali, potem dzwonili, ciągle kontrolowali. A potem, 20 września, spakowali się i wyjechali do łoskutówki. Służyliśmy tam. A w łoskutowce było cicho i spokojnie. Ile za to dostałeś? Tak, ja nawet nie wiem. Najpierw 76 tysięcy wypłaconych, do września, potem 176 tysięcy. Tak, w porządku. Co jeszcze? Przybyliśmy do łoskutówki, zajęliśmy tam pozycję, wykopaliśmy ziemianki. I mieszkaliśmy w tych ziemiankach. A kiedy ruch się zaczął, 12 stycznia, chłopaki z Wołczejar kazali nam się ewakuować. Tak właściwie do 12 stycznia. Ogólnie wszystko było spokojne i dobre. Wojny nawet nie widziałem, aż do 12 stycznia. Potem powiedzieli, że nasz batalion się rozwiązuje, że oddajemy broń. W tym samym momencie od razu ładujemy się do samochodów. 68 moim zdaniem osób. I wiezie nas trzema samochodami do Nowodróżewska. Spędziliśmy tam jedną noc. I wysłano nas do szepiłówki. I jest Białogorowka coś w tym stylu. Tak, znam Białogorowkę. I tam nas wszystkich wysłano od razu na stanowisko. 14 stycznia byliśmy już na stanowisku. Serduszko jest takie stanowisko. Przyszliśmy, zaczęliśmy się okopywać, o ósmej rano zaczęli nas zasypywać ogniem. Strzelali do nas do wpół do pierwszej, zaraz byli ranni i zabici. Uciekaliśmy o wpół do pierwszej, cofaliśmy się. Odesłano nas z powrotem w nocy. Znowu strzelają, znowu się wycofujemy i to wszystko. Nie poszliśmy wieczorem. Powiedziano nam jedziesz. Jedziesz na dwa, trzy dni, znowu po to serduszko, z racjami żywnościowymi i innymi rzeczami, z wodą i łopatami. I poszliśmy osiem osób odmówiłeś. Odmówiliśmy powiedzieli, że nas zastrzelą powiedzieli zwykłym tekstem: Jeśli nie pójdziesz, zastrzelimy cię. I tak pojechaliśmy osiem osób. Ośmiu z rekonesansu, a było ich pięciu z rekonesansu i dwóch naszych od rana. Chodziliśmy tam od szóstej do dwunastej. Tam czterystu metrów nie wolno było biec, po prostu zasypują nas ogniem, a kiedy weszli ostatni, była dwunasta w nocy, rozpoczął się zmasowany atak moździerzowy. Tu jest, w pobliżu plantacji leśnej, a tu serce, tutaj mieliśmy siedzibę. I tu zaczęli ostrzeliwać. Po lewej stronie plantacji leśnej. I okazuje się, że jak szukałem miejsca do kopania, to mina spadła za mną 3-4 metry ode mnie. Od razu dostałem szoku, pobiegłem szukać rowu. Byliśmy tam, przynajmniej po to, żeby znaleźć płytki rów. Cóż, w porządku, pobiegłem i znalazłem rów. I wpadł w to. Tam Moździerz strzelał bardziej chaotycznie. A potem zaczął trafiać dokładnie tam, gdzie leżałem, celując raz. Dwa. To wszystko. Ze wszystkich pęknięć płynęło to, co mogło płynąć. Zrozumiałem, że trzeci tu dotrze, musiałem uciekać. Zaprawa zakrywa krawędź, tam trzeba się zbliżyć. I pobiegł przez krzaki, podłogę, upadł, karabin maszynowy już gdzieś zaginął. Cóż, wszystko, panika. Zła głowa już nie zrozumiała. Cofnąłem się, wpadłem pod drzewo, myślę, że musimy przejść do zera. Podczas gdy zastój spadnie do zera albo do studni, by tam odpocząć w zacisznym miejscu. Do studni. Tam mamy studnie przy wejściu na pole. I wrócę. A że tak się stało, to myślałem, że to po prawej stronie, ale nastąpiła dezorientacja i poszedłem na prawą stronę i szedłem dalej i dalej. Potem długo wędrowałem po tych polach. Idę na leśną plantację, krzyczę Moskwa, strzelają. Poszedłem do drugiego i krzyknąłem Moskwa, strzelają. Kładę się w lejku, agl zaczyna działać. Biegnę z powrotem na leśną plantację, do kolejnego krateru, agl strzela do mnie. Słyszę dźwięk walkie-talkie, taki dźwięk jak nasz. Myślę, dzięki Bogu, krzyczą do mnie, Moskwa, krzyczę Woronesz. Podchodzą do mnie, już zrozumiałem, że wszystko się skończyło. Po prostu się tobą bawili. Jestem już taki, bez karabinu maszynowego, co mogłem zrobić? Zostałem więc wzięty do niewoli. To cała historia. Dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam się Dmitri. Jestem dziennikarzem. Twój mąż jest w niewoli. Porozmawiasz z nim? Tak. Rozmowa zostanie nagrana i opublikowana. Tak, zgadzam się. Nie mów, gdzie jesteś. Rozmawiać. Weź telefon. Nie będę go trzymać. Cześć. Jak się masz? Nic. Żywy i zdrowy. Normalny. I jak się masz? Jak się masz? Źle się czuję? Co tam, wiesz coś o naszych ludziach? Czy wszyscy poszli spać, czy nie? Szukają wszystkich, nie wiem. Szukasz? Nie, nie poinformowano nas o zwłokach. Nic. Co jeszcze? Odwiedziłeś kogoś, a może jeszcze nic nie powiedziałeś? Zdałem, tak. Pojechałem do Ługańska. Zgodziłem się na wymianę jeńców. Byłem już wszędzie. Co mówi Jarema? Nie ma go tam. Mówisz o Denisie? Tak. Nic nie mówi. My już do nich nie należymy. Wszyscy też tam patrzą i nie mogą nikogo znaleźć. Srescha, powiedz mi, jakie są tam warunki? Cienki. Jadłeś dzisiaj? Zjadłem dzisiaj. Karmią mnie dwa razy dziennie. Wszystko jest pyszne. Jest herbata, jest telewizor. Prysznic. Nie strzelają, to dobrze. Przed niewolą, kiedy ostatnio jadłeś coś gorącego? Dali wczoraj barszcz. Aż do niewoli. Przed niewolą, nie wiem, kiedy jadłem na gorąco chyba dziesiątego. Tak, to idzie. Albino, nie martw się. Nic mi nie jest. Do widzenia czy mogę zadać ci pytanie? Teraz dziennikarz zadać ci pytanie. Witam ponownie, czy mogę zadać pytanie? Tak tak. Co ludzie tam mówią? Ludzie mówią, że wszyscy są wysyłani na wojnę bez wyjątku. Już nawet nie wiem. Czy są jeszcze ludzie? Są jeszcze ludzie. Okazuje się, że wielu zostało odesłanych w lutym. Są ludzie, są. Jest jeszcze mięso, które pójdzie na śmierć. Może teraz wszystko się skończy i znów będzie? Nie wiem. Kiedy zwycięstwo? Nie wiem. Kiedy zwycięstwo? Skąd mam wiedzieć? Nie zgłosiliśmy się na ochotnika na wojnę. Oni przyjeżdżają po wszystkich z domu lub z pracy. Nie potrzebujemy wojny. Nie potrzeba wojny. Nie wspieraj? Oczywiście, że nie. Chcę męża, tu też mamy dzieci. Chcę żyć normalnie, ale nie tak przez cały rok. Jest jasne. Teraz możesz się pożegnać. Pakocham cię. Ja też Cię kocham. Dlaczego płaczesz? Żyję i ma się dobrze. Do widzenia. Dziękuję bardzo za telefon. Do widzenia. Czy Twoi przyjaciele umarli? Dużo, dużo. Ci sami zmobilizowani przyszli do zakładu, w którym pracowaliśmy i nas zabrali. To strategiczny kombajn, ale kto pracuje? Sami zobaczcie, ich to nie obchodzi. Wysyłają określoną liczbę wezwań, a sklep ma obowiązek wystawić po kilka osób z każdej brygady. Raz wysłali wezwanie, drugi raz, trzeci, piąty. Kiedy już to dali i zdali sobie sprawę, że można stamtąd pozyskać zasoby ludzkie, po prostu kontynuują. Zgodnie z tradycją nasi jeńcy zwracają się do swoich z apelem, czy warto iść na wojnę. Po tym, co powiedziałeś, zdałem sobie sprawę, że zostałeś rzucony jak mięso. Tak. Możesz skontaktować się z rodakami. Rodacy i zmobilizowani. Wolontariusze, nie przychodźcie tutaj, jesteście wykorzystywani jako zasób ludzki. Nie zapytają, nie powiedzą, nie wytłumaczą, tylko każą iść. A tam moździerze pracują całą dobę. Nie daj Boże, aby zwłoki wróciły do domu, inaczej zostaną wykopane i zgniją w polu. Nie powinieneś tego robić. Czy wygrają? Nie można tak wygrać. Tak marnować życie ludzkie, to nie jest zwycięstwo. Nikomu nie jest potrzebne takie zwycięstwo. Kto lepiej walczy? Kto? Nie wiem kto. Wojna jest przerażająca. Kto lepiej walczy, ten wygrywa. Kto lepiej walczy, ten wygrywa.